Witajcie kochani w naszym Zoomie wakacyjnym. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie wlewają młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. W tym pięknym czasie wakacyjnym, letnim, rozważając sobie to słowo, myślałam, jak mogę je przyjąć dzisiaj, w czasie, w którym jesteśmy zaproszeni do odpoczynku. I chciałabym naszą rodzinę zoomową zaprosić do spojrzenia na czas wypoczynku jako właśnie na czas tych bukłaków, abyśmy na nowo, w inny sposób być może niż zawsze podeszli do czasu urlopowego, byśmy spróbowali więcej przebywać w sercu z Jezusem, uczyć się na nowo takiego spojrzenia pełnego zachwytu na to, co nas otacza, abyśmy na nowo przeżywali czas, który już dobrze znamy, czas wakacyjnego odpoczynku, abyśmy my nowi stawali się właśnie przez bycie z Jezusem w pięknych miejscach. Chciałabym też zachęcić tych, którzy nie mają teraz urlopu, abyście popatrzyli na ten czas jako na łaskę. Nowe życie. Chcemy przyjmować nowe życie jako nowe wino. Prośmy Pana Jezusa o tę łaskę, abyśmy mogli być odrodzeni, odnowieni Jego bliskością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie, o naszej rodzinie zoomowej. Zapraszam też do utworu Jesteś tu. Bądźmy blisko Pana Jezusa. Wszystkiego dobrego.